Pan jest Feksiński, tak? Ten malarz? Niby tak. To, co sobie wyobrażam i co mnie niesłychanie angażuje, dzieje się w jakiejś urojonej metarzeczywistości. Jestem Zdzisław Beksiński. To jest moja żona, Zofia Beksińska. Tomasz Beksiński. Tłumacz filmowy i prezenter radiowy. Genialny ojciec i genialny syn. Dzwoni dzwonek do drzwi. Naga 18-letnia profesor dusi mnie na rozmaite sposoby, łamiąc mi ręce i nogi. Co chwila doznaję orgazmu. Wreszcie umieram w konwulsjach. Matka się martwi. Już drugi dzień nie przychodzisz na obiad. Jeśli kontakt i współżycie rodzinne ma polegać na tym, że się kopie tam, gdzie człowiek ma najczulsze miejsce. Ty bardzo źle mówisz, synek, wiesz? Ranisz wszystkich? Uważam, że samobójstwo to akt odwagi i męstwa. Jeżeli on już jest zdecydował, to czego? Bardzo cię przepraszam, ale bredzisz. Dobro wygrywa, wszyscy są happy, badają sobie w ramiona czysta, piękna i nieskazitelna miłość. Nigdzie bezpośrednio nie wynika, że rodzina to jest coś innego niż grono ludzi, którzy tak jak się lubią, tak się nie znoszą. Nie będziesz tego wszystkiego opowiadał ludziom. Jak to nie będę opowiadał? Zapiszę wszystko z detalami, żeby nie uronić słówka. Ja nie jestem normalny nauką, myślę i w ogóle. Skąd przyszło do głowy, że są inne na świecie? Skąd mi przyszło do głowy? Z książek, filmów i piosenek.